Cześć, cześć. Witajcie w nowym vlogu. Jest środa. Ja już jestem po szkole, ale że brakuje dywaników, lampek albo innych popierdółek, to właśnie będziemy zmierzać w kierunku otwartej już na szczęście Ikei oraz Leroya Merleau. Gorąco jest, słuchajcie, 30 stopni. Ja się natańczyłam, naskakałam z dzieciakami, a teraz w domu siusiu i prosto do szkoły. Wróć do marketu, tak że będziemy lecieć. Jadymy, daleko nie jest na szczęście, więc trzymaj tak kciuki, żeby coś fajnego wybrać. No, przy okazji wam mogę pokazać kwiatki hibiskusowe. Tutaj się tulipany takie ciemne rozwijają. Tutaj proszę, jak ukwieciło. Chwalcie łąki umajone. No, tutaj są kwiatki. Kwiatki, lampki, kwiatki. Tutaj drzewo zakorowane. Tam lampki, katafalk. Tu kwiatki, tu kwiatki. I tu kwiatki. I tu kwiatki. A tam będzie kora. Mucha mnie zaatakowała. A tu są kamyczki. Także tak wygląda. Dosyć fajnie. O, a lampa, zobacz, taka studyjna. Ta kuchnia mnie zawsze niezmiennie zachwyca. To jest tak zawsze tak ładnie. To jest taki stół, taki living room. O. O, widzisz? Piękne jest. No, a o. W życiu. Co? No jest na co? Zielona. To mniej więcej taka jest. Podobnie tak. Podobno zielona. Tylko bez żłobie. Mhm.
Jakie inne kurki? Z żółobiem. Kurki będą inne, podłużne. Z ceramiką specjalnie. Blat też taki drewniany chyba wybrałam. O, jaki wytyczny. Trzeba będzie takie ładne kupić do środka. No, ładnie będzie. A my już mamy stoły. A zobacz, to sprytne. Piękne. Bo ty możesz, robisz ten i masz płaskę. Tak. To jest coś. Idziemy. Idziemy obejrzeć. Idziemy pomacać. Bardzo fajnie. I poprawkę wybrałam. Tu, tą stronę. Noga tu. Noga tu. I tutaj też taki kuduk. Gdzie? Do stołu, nie? Ten tu. O, garderoba. Na kogo naciskasz? Na windę. Szybciej. Piskatelo. Będziemy tu wysiadać? No. Nie, w bok. No różnie, możemy tu. Wszystkie targi, biznesy prowadzili, tak. A tu po prostu kom pewnie jest jakiś z wełny czy coś, nie? Ręczny. Też ładny. Perski. Autentyczny perski. I teraz, jakie rozmiary są? Ten większy. To jest chodnik, bo to jest chodnik na komodę. Raczej nie ma. Tak, bardziej taki. Ile on ma? Jakie wymiary? Nie ma, nie duży. Metr na 1,50 m. Zobacz, ten był wyrównany, dobry. To kolorystycznie jest ten sposób. Nie taki. No nie taki. Szukamy dywanów. Ta jest tu bardzo skromna. Rekiny biznesu. O. Rekiny biznesu. Ale mamy, proszę bardzo. Dwie szafki. I drugi Albercik. Albercik. Albercik będzie miał brata. Albo siostrę. Juniora. Będzie junior. Dieta pudełkowa. Dieta pudełkowa, proszę bardzo. Z IKEA. 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 Smacznego. To jest moja, bioremy się za konsumpcję. Aha, tu jest ładna lampa, ale... Gdzie jest Wisienka? Pani Wiśniewska? Pani Wiśniewska? Zobacz, co znalazłem. Piękna, sorry. Można brać, po ile drogie? Drogie. Ale jest te same. Nie, ja nie widzę ceny.
59 zł. No to nie drogie, myślałam, że ze 100, 200, 80. Nie. Ale to jest nasz serial, który myśmy... Wiem. Znaczy się... Ja, Wisienka mnie zaraziła. Trzeba wziąć pytankę. Będziemy dalej szukać. Jeszcze jakąś znaleźć? Tak, łatwiej wyścić. Dobra, idę szukać. O, jakie ładne gumki. Zobacz, jak kamyczki. Cele, o, te twoje owocowe. No, to właśnie ja nie wiem już, które mam, które nie mam. Nie pamiętam. Ty powinnaś mieć takie rzeczy w tym. W telefonie, zrobione zdjęcie. Tak. Powinnaś mieć katalog. Katalog. Co potrzebuję? A, no. Jak ja wiem, że są, tak mogę mieć w katalogu. Albo to, co mam. To, co mam. O, tu masz sketchbooki różne. Widzę. Widzę. A my w ogóle szukamy takiego malutkiego albumiku. Księgi gości. Gości, przepraszam. Trzeba by było jechać do Guspolu, nie? I powiedz, jaki jest pomysł a propos. No jak będą nasze te... Poczekaj, bo muszę sobie kupić. Ja muszę sobie kupić białe żelopisy. Specjalnie. Unibale. No tak trochę to teraz proszę. Ale 0,5, 10 i pewno 8, tego nie widać, ale to tak może być. Muszę sobie kupić. Księgi Graal. Księgę gości. Jak będziecie przyjeżdżać, to będziecie się wpisywać. Będzie zrobione no selfie, jak? Później my to wkleimy i będzie na pamiątkę. Tak. A jedziesz szukać gry. Tak będzie. Ile ci? O, tu są chyba te ołówki w tym. Te grube takie. A, może tak być. Pamiętasz w paperze? Tak. Zobacz, Grey Shadow, Grey. Tylko nie wiem, co to są. Fabricaster. Tak, ale widzę. Brasz, brasz. Brasz, jak brasz, to brasz. Dobra. Idę szukać gry dla nas na wieczór. Tu można kupić. No. Music box. Można. I tu jest piękność. Takie małe mieszkanie. No. I tutaj to. To jest w ogóle się dzieje. No. Księgarnia. Super. No. A tu my mamy pełno. Będą gry. Zobaczcie. Na wieczorku. Pojedziemy, to sobie weźmiemy grę i będziemy grać. Bo mamy gry różne. I fajne, nie? Takie... No, Chińczyk dla każdego. Monopol też. Chińczyk, Monopol. Tam jest ten nasz serial. To będziemy wszystkich zmuszać do oglądania serialu. Tak, historia wielkiego podrywu. I takie ogólne. Ogólne będą dobre. Jupi! Ha, 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 ha. Słuchajcie, będzie normalnie grane. Mam Chińczyka. Chińczyka Deluxe. Plansza taka, bym powiedziała, będzie ładna. Pionki też ładne. Żeśmy się w gry zaopatrzyły. Bo oprócz tego już o Monopolu to już mówiłam dawno, nie? Także mam ten Monopol, najbardziej podstawowa wersja jaka była, bo tam są jakieś wikingi, jakieś inne dziwne rzeczy. A ja chciałam właśnie podstawową, także tak. No ale oprócz tego, słuchajcie, jeszcze takie karty zakupiłam. One są zwykłe, ale mają bardzo ładne rysunki. I na wieczory z wróżką, oprócz Harry'ego Pottera, będą pytanka z Big Bang Theory, proszę bardzo, ale też pomyślałam o tych, którzy nie oglądają seriali i będziemy sobie robić party 600 pytań, 6 kategorii i pytania są
lifestyle, podróże, muzyka, kim jestem, filmy i seriale, kuchni świata. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W przecenie było, no to nie mogłam się powstrzymać. No właśnie, tylach na gier mamy. Tam jeszcze jest empikowa torba, to jeszcze Wam pokażę, ale tutaj, słuchajcie, kupiłam drugiego Albercika, bo moje pisaki najlepiej się na tym mieszczą. Jest czarny, jest Albercikiem, ma kółka i na pisaczki jest w sam raz. I jeszcze takie półki, które też Wam pokażę. Także spodziewajcie się gier na programach. No, z Empiku to już tak dużo nie miałam. Kupiłam sobie Faber-Castell w szarościach brasze. Także cienie szarości, że tak powiem. Szary zawsze się przydaje. Białe do malowania na czarnym to też. Taką jedną kolorową kredkę, słuchajcie, zobaczcie, ona ma, o, widzicie? Na tynczowo będzie malować. Takie niespodziankowe kolory. No i były 70% ceny papiery różowe, które generalnie są drogie. W tym momencie był za 8 zł, to też nie jest tanio, ale postanowiłam spróbować ze Stamperii. Są jelonki. Nie musi być to taka zimówka. Ciekawa jestem po prostu, jak to będzie wyglądało na przykład w Księdze Cieni. O. Także takie rzeczy. No, my rozkładamy, tak, fajna, złote i mam te pionki, kostka przezroczysta, są jakieś dodatkowe karty w chińczyku. To jest jakiś chińczyk deluxe. Tak, rzuć muszelkami, kostką. Jeśli wypadnie liczba parzystwa, twój pionek wraca do bazy. Ups. No, jakieś takie ciekawostki są. No, fajne. No tak, tu się stawia. Tu się zaczyna i różne się dzieją, ciekawostki po drodze. Nie pamiętam, że jak się gra w chińczyka. Nie, trzeba będzie co chwilę odtegować. Pionki ładne nawet. Ładne, takie przezroczyste. No, fajne. Trochę właściwie niedobre dla mnie, bo one mi żelki przypominają. Pomyłka. A tu upsik, a tu są muszelki. Waluta wymienna. Jak kiedyś było, muszelka się płaciła. No. Dziwne, ale jest. Spoko. Otwieranko. No, ty mocne. Fajne takie promienie są jakby na tym opakowaniu takie. Aj, trzeba będzie teraz gryźć. Nie, Monopol nie jest trudny. Nie? Ja nie grałam, ale zawsze chciałam zagrać. No, jest waluta, jest dobrze. Ale ja pamiętam, w starym Monopolu to było takie, Boże, ja miałam taki wielki ten Monopol, to była taka kasa i tam były te przegródki w ogóle. Ma ktoś stary Monopol na zbyciu? No, tutaj ale też plansza, tak podobnie ładna, jak ten, tak, jak chińczyku, plansza rozkładana na mocnej tekturze. Tamta plansza była rozkładana na pół. I w wielkości tej planszy był taki bank plastikowy, gdzie były wszystkie te nominały, tak, żeby się nie mieszały. I był zielono-żółty. Eurobiznes to się nazywało. No, no tak, teraz trochę. Eurobiznes. Ładne, fajne. No. I co? Gdzieś, aha, tu jest start. Gdzieś się zaczyna, rzuca start. Się kostką, trzeba sobie przypomnieć, będziemy kasa grać. Kasa społeczna, ulica Stalowa. Tak, ja tam miałam podatki, troszkę inaczej, dworzec. Dlatego że tam były państwa, każde państwo było kolorem. Na przykład Szwajcaria była na czarno i była najdroższa, ale jak się już domki postawiło na tym, tu nie ma domków. Może są? Są jakieś tam rzeczy, no. No jakieś rzeczy, są, no są jakieś są domki, coś, no. No. To już normalnie podatki się potem płaciło, ten kto stanął, że ho ho. No fajnie. Nie wiem, może gdzieś ktoś, może na jakichś lumpeksach się znajdzie jeszcze jakieś więcej domków, coś, żeby to rozegrać. Obaczmy. Stara dobra gra Eurobiznes była. Tak, i teraz są różne tamte opcje, nie? Tam to jest 85, tam z różnymi serialami. Finanse są. Kasa społeczna. No.
super. Czynsze. 32 domy, 12 hoteli, dwie kostki do gry. No sobie. Będziemy grać. Będziemy grać. Tak, będziemy męczyć wszystkich grami. Tak, będziemy normalnie grać. Radzę do nas nie przyjeżdżać, bo... Radzę do nas nie przyjeżdżać. Będzie gramy. Big Bang Theory, domówka. O, Harry Potter gdzieś zaraz tutaj też jest. I mamy po pizzy, jak ja to mówię. No. Jeszcze trzy będzie całe kółko. Będziemy grać. O, nie odrywam, bo się odrywało razem z planszą. Dlatego miałaś nożem. No, to tak trochę bez sensu. O, a ja to wam przy okazji pokazuję nasze poduszki, kiedyś stały się dziewczyn. No. I tak sobie tutaj zamieszkały na rogówce. Dobra, rozerwane jest kolejna gra. Albercik jest, kawałek Albercika. Kawałek Albercika, żeśmy tak usiadły po tych zakupach i tu jest jeszcze piękna torba. Moja. Nierozpakowana, umówmy się. Nic to. Dobra, idziemy tę szafkę na buty. O. To jest najlepsze. Trzeba na nowo obejrzeć serial. No, naprawdę. No to do... Oj, chyba więcej. No. To teraz zamiast wieczorem jakiś serial, to będziemy grać. Big Bang Theory, będziemy grać. Dobra, to idziemy. Tak. Dostaliśmy rysunek i teraz o co chodzi? Dlaczego ta śrubka jest ręcznie wkręcana? I to jeszcze paluszki przy pomocy balą. Nie śrubokręta, tylko nogi. Ja się zapytuję, kto wkręca śrubki przy pomocy nogi? Nogi. Nie mogę za bardzo tam nagrywać, bo jesteś w gaciach. Ojej. Dlatego nie nagrywam. Ojej. No i dobrze, że w gaciach, no. W samym końcu tylko jesteś w domu, jest gorąco. Gorąc jest. Ale patrzcie, jakie idzie, nóżki, nóżki. Człowieki. Czego ja tu nie wkręcałam? Czego ja już nie wkręcałam? Czego ja już nie skręcałam? Wszystkie systemy wkrętów i zakrętów. A to i jest... proszę, ale pokaż. Przybornik młoda ta technika. Jest. Jest? Jest wszystko? Nie tylko Chińczyk. Nie tylko. Narzędzia też się posiada. Tak. Co to już nie było skręcane przy pomocy mojej własnej ręki. No trzymaj dechę, bo mi lata. Trzymaj mała. Ale zobacz, się wkręciło. Jest z jednej i z drugiej, nie? Widziałeś? No ręce. Jeszcze cztery. Jeszcze osiem właściwie. Siedem nawet. To mam dwie. O. Coś zwolni. Zaraz będziemy odbierać. Ale jestem zadowolona z tego. O, i teraz musisz tak zrobić, żeby było na równo. O! I koniec. Twój medal. No i proszę Państwa, skręcone. Co to jest? Idziemy. Idziemy. Iluminacji. Idziemy. Bałagan. Bałagan mamy. Oczywiście, że mamy. Zaraz będziemy miał porządek. Czemu? Mamy bałagan butowy, no. I po to jest półeczka. I półeczka jest po to, co by buty normalnie nie stali na tym. Na wierchu. Na wierchu. I będzie idealnie dopasowane za moment. O. Co robi wróżka w środę po południu? Nie wiem. Normalni ludzie. Taki hobby stolarskie wróżki. Taki hobby stolarskie mam. Zakupiła Chińczyka, Monopoly ten, ale co tam, stolik se skręca, co? Kręci kobita. Możesz pokazać, jak ładnie wygląda półka. Gotowa już, nie? No. Bo robimy taką samą naszych klamotków. A moje cukierki pokazywałeś? Nie. Moje cukierki wam pokażę. Dziewczyny pierwszoroczne. Prezentowały mi żelki, to wiadomo, nie? I cukiereczki przepyszne z dedication. Oj, nie chcę wejść, dedication. O. Proszę. Dobra, idę wam pokazać. O, jest nieostre, nieostre. O, i taka. Oj, ostrość poproszę, aparat. O, taka półeczka do butów. Na trzy pięterka. Bardzo fajna. Polecasz, pani? Polecam, bo tania jak barszcz. Tania jak barszcz. Skręci nawet jedna wróżka.
No. A teraz skręcę apruszkę, a co tam jedna? Wezmę za drugą. I se skręcę drugą. Idę jej tam trochę potowarzyszyć, a co? Puść. Puść.